Jak spojrzałem na wyniki ostatniej olimpiady, na ilość medali, krajów, które zdobyły największą ilość medali, Stany Zjednoczone, Chiny i Wielka Brytania, to właśnie uświadomiłem sobie jedno, że tam właśnie w szkołach małe dzieci zaczyna się kształcić nie tylko ucząc Homera i nie tylko ucząc matematyki, ale przede wszystkim te dzieci spędzają ogromną ilość w salach gimnastycznych, na boiskach sportowych. Pieniądze muszą się przede wszystkim znaleźć w szkolnictwie. I nie tylko w szkolnictwie wyższym, ale w tym szkolnictwie podstawowym. Jestem po dzisiejszym spotkaniu pełen nadziei, ale to jest dopiero początek. Myślę, że uda nam się wspólnie razem, wszystkim tym, którzy kochają polski sport, doprowadzić do pewnych zmian ewolucyjnych, służących jego rozwojowi. Moja reforma zaczęła się pół roku temu, czy kilka miesięcy temu, to o prawdziwych wynikach możemy mówić najszybciej za 8, 10, 12 lat. Myślę, że jest szansa na to, że te trójstronne obrady, czyli tych, którzy wykładają pieniądze z tymi, którzy otrzymują te pieniądze i tymi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, może się przełożyć na konkretne działanie. Bardzo ważna jest ta szkoła, bardzo ważne jest nauczanie. Tutaj moim zdaniem też powinno się włączyć Ministerstwo Edukacji. Bo sam trener jednak nie pomoże, jednak ci nauczyciele, którzy zostaną po godzinach z dziećmi, są niezmiernie ważni do rozwoju sportu. Nie usłyszałem dzisiaj niczego nowego, czego bym nie wiedział o problemach polskiego sportu faktycznie, natomiast cieszy mnie to, że usłyszałem to głośno, bo większość takich rozmów to jest gdzieś tam w kuluarach albo na osobności, albo w zaciszu gabinetów i rzadko jest to już przenoszone na jakieś konkretne działania. Wypowiedzenie tego dzisiaj głośno na tym forum było ważne.